Marek Bieńczyk szuka idylli w swojej najnowszej książce, Książce Twarzy. W pierwszej chwili nie skojarzyłam tego tytułu, dopiero po chwili dotarło do mnie Książka Twarzy, Facebook w wersji papierowej. Skąd taki pomysł? Tak wie pani, oczywiście no, trochę z przekory, bo ciągle mi się pytano, czy można mi coś na Facebooka wysłać, a ja nie mam. Nie miałem. I nagle składam tę książkę i patrzę, tu są też twarze różne, prawda, moich przyjaciół, takich po literze, że tak powiem, po książkach, po literaturze i są jakby moje upodobania, w cudzysłowie poważniejsze i w cudzysłowie mniej poważne, bo piszę i o sporcie, i o Frobercie, i o piłce nożnej, i o jakichś dosyć poważnych sprawach literackich. I pomyślałem, że to jest tam, że to jest jakoś na piśmie mój Facebook, którego nie mam w sieci. Ale los się na mnie zemścił, muszę pani od razu powiedzieć, bo ktoś mi założył Facebooka na sieci bez mojej wiedzy i zgody. Powiem więcej, los się w tej chwili mści na panu, bo jesteśmy na żywo w sieci właśnie. Marek Bieńczyk. Pozdrawiam sieć. Dziękujemy serdecznie, za chwilę będzie podpisywał swoje książki na stoisku Świata Książki.